Niestety mamy niezadowalający poziom wyszczepienia wśród dzieci. Pierwszą dawką w drugim roku życia jest wyszczepionych tylko około 68% dzieci, a właściwie w tym wieku już powinno być przynajmniej te 95%, a nawet do 100% dzieci wyszczepionych. Tego byśmy sobie życzyli i to by było idealnie, gdyby tak było. Natomiast drugą dawką dzieci u nas w Polsce szczepi się w 6 roku życia, natomiast poziom wyszczepialności w 7 roku życia u nas w województwie lubelskim kształtuje się na poziomie około 77%, więc też jest bardzo niski, no i można powiedzieć, no bardzo niezadowalający. No niestety nie uzyskujemy odporności populacyjnej, którą uzyskujemy, jeżeli jest wyszczepionych powyżej 95% dzieci w populacji, więc tutaj nie możemy mówić o odporności populacyjnej i konsekwencją tego jest fakt, że mogą wystąpić zachorowania wśród dzieci niezaszczepionych i jednocześnie dzieci, które nie są zaszczepione, mogą przenosić tego wirusa na osoby z obniżoną odpornością. Groźne przede wszystkim dlatego, że zachorowanie wiąże się z wystąpieniem bardzo ciężkich powikłań. Jeżeli chodzi o odrę, to może wystąpić zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, a nawet może dojść do śmierci w wyniku właśnie tych powikłań. I takie sytuacje niestety się zdarzają. Natomiast jeżeli chodzi o różyczkę, to tutaj szczególnie niebezpieczna jest zachorowanie, szczególnie niebezpieczne jest dla kobiet w ciąży, bo może dojść do trwałego uszkodzenia płodu i w konsekwencji dziecko może urodzić się z trwałym kalectwem albo upośledzeniem umysłowym. Także tutaj też groźne takie właśnie powikłania, szczególnie dla kobiet w ciąży.